Dzień dobry, dzień dobry. Po długiej przeprawie witamy się z wami z Turcji. Ale mamy piękny pokój, przepraszam, ale się jaram, na razie muszę sobie go poglądać. Strasznie, zaraz wam pokażę, jak wygląda pokój, bo jest piękny. Widok mamy na morze i basen. I pokazujemy wam pokój, bo to jest jeden z ładniejszych, piękniejszych pokoi, jakie w ogóle mieliśmy. Tutaj mamy widok, tam na morze, tu na basen. Jest w ogóle moskitiera i sobie ją od razu zamknę. Tak. Co ty gadasz, jest moskitiera? Super, bo może być otwarte, świeże powietrze, no nie? A ty co to tam już masz? Kubeczek, tak? Tutaj jest nasze łóżko, Mikołaja łóżko. Jest czyściutko, pięknie, kolorystycznie w ogóle. Strasznie mi się podoba. Mamy tu pokój, w którym można oddychać. Patrz, jakie piękne lustro w ogóle. Tak, można oddychać, można tutaj wypoczywać. Tutaj mamy szafę. Tutaj mamy dużą łazienkę, naprawdę dużą, czystą łazienkę. Piękne lustro. W ogóle powiem wam, że jestem zachwycona, nie? To jest sztos totalny. Totalny. Chcesz tu wody? A to jest szklanka? To jest, kochanie, szklane. To tak się z tym nie chodź. Mam ci przelać. Ja myślałam, że to jest plastikowy kubek, a on jest szklany. Dobra, naleję ci, proszę. Dywan na całości, bo myśmy mieli w Albanii same płytki. Jak Mikołaj spadł z łóżka, czy coś, to rany boskie. To znaczy, on jeszcze nie spadał z łóżka, bo on był w tym końcu, który był drewniany. Tak, no raz na głowę zleciał, no bo on był malutki wtedy. A tu... Tamte pokoje mają widok na inne pokoje. No. A my mamy widok. Śródziemny. Do uczuń. Także idziemy się, słuchajcie, trochę odświeżyć. I Mikołaj już się nie może doczekać na basen. Musimy... Gdzieś tu miała być informacja, kiedy jest co. Tutaj jest, kochanie. Jest? No, tu jest wszystko napisane. Więc sobie posprawdzamy i się wakacjujemy przez najbliższy tydzień. Nie tykamy niczego, tylko po prostu cieszymy się sobą. Och, jak tego pragnęłam. Cześć! A co to? Dzień dobry. No, my właśnie jedziemy na wycieczkę, którą będziemy płynąć statkiem. Gdzie? To nie wiemy jeszcze. Wiemy. Ale na styk przyszliśmy na autobus. No, jesteśmy strasznie ciekawi, jak będzie. Widzę, że było ciężko wstać rano. Nikomu się nie chciało, no ale się udało. I wyruszamy. Także trzymajmy kciuki. Had a good thing going and laid it all down. Dotarliśmy na statek. Gołe stupy. Co, chcesz iść na dół? Co, wolimy iść na dół? No nie wiem, bo tu jest strasznie ciepło. Ja już jestem cała spucona. Chodźmy. Oleś to. Tutaj by się fajnie było palało i tak dalej, ale chyba nie damy rady tu wysiedzieć. Tutaj można sobie przyjść na chwilę po prostu. Dobrze, schowam ci. Statek się uruchomił, co? Tutaj mamy. Nic się nie stanie. Nawet jak zmoknie, to wyschnie, wiesz? Będzie tutaj jedna godzina czasu wolnego na pływanie. Można wziąć ręczniki i pójść na plażę. Prosimy nie wspinać się na większe kamienie czy wzniesienia, gdyż jest to zabronione i może być niebezpiecznie.
Czyli Marta miała rację, że do 17 gdzieś tak około będziemy, no, ale było super. Bardzo fajnie, było 3 razy pływaliśmy. Tak, w kamizelkach również. I wymyśliliśmy nowe powiedzenie, zaufaj mi jak kamizelce ratunkowej. Uważam, że się przyjmie. My wróciliśmy do pokoju, ogarnęliśmy się. O, w ogóle zobaczcie, latają tam na, nie widzicie albo nie widzicie, na tych spadochronach zaczepionych do motorówki. Strasznie chciałabym kiedyś na to iść. Może jak Mikołaj będzie starszy i będą potrójne miejsca, to pójdziemy. Natomiast było ekstra, było pięknie. W ogóle morze tam jest takie niebieskie i tak dalej. Ale towarzyszy nam taki pech na tych wakacjach. Słuchajcie, aż idę do Krzysia, bo to jest niewiarygodne, co tu się wydarza, nie? Kochanie, chodź może na balkon. Żaden pech, wszystko jest w porządku. Po prostu gryzą nas, podjadają nas. Czajcie, że wczoraj Krzysia ugryzła ryba w morzu. Poszliśmy pływać do morza i go normalnie ugryzła. Nie wiem, czy już się trochę zabliźniło pewnie, ale oderwała mu kawałek skóry. Pokażę wam. I to jest po prostu tak, tak ujedzone w ten sposób. Spieprzaliśmy z morza po prostu. Mam nadzieję, że było smaczne rybo. No dokładnie, bo to nie jest takie ugryzienie od komara centralnie. Po prostu wyszliśmy z morza, a on miał ujedzony kawałek skóry. To jest niewiarygodne. Sprawdzaliśmy, bo tam chyba nie tylko nas, bo koło nas ktoś przechodził i mówił, że to morze, piranie i coś tam. Sprawdzaliśmy, tutaj nie ma pirani, są na przykład barakudy i one są takie, że mogą dziabnąć. Natomiast to jest takie dziabnięcie w samoobronie, one same z siebie jakby nie gryzą. I najlepsze, że sprawdzaliśmy, że te ataki są niezwykle rzadkie tutaj w Turcji, no jednak nam się przydarzyło. Dzisiaj nad morzem, jak pływaliśmy, bo mieliśmy 3 przystanki. Pierwszy to był takie tureckie Malediwy, bo jest takie błękitne morze i w ogóle super. I na początku było przepięknie, słuchajcie, ale jak wszyscy ludzie weszli do wody, ruszyli dno, piasek, ten cały żwir, wszystko się uniosło, to jest taka ilość mikroplastiku, że to się absolutnie w pale nie mieści. Ale to jeszcze był pikuś, no nie? Tutaj zresztą u nas nad morzem też tak jest. Potem popłynęliśmy w drugi przystanek, gdzie ludzie tam skakali do wody, myśmy się zapakowali w kamizelki ratunkowe, o czym wam mówiliśmy wcześniej. I pływaliśmy między skałami, w ogóle petarda, stamtąd nie nagrywaliśmy, bo byliśmy cały czas w wodzie i było przepięknie. Krzyś pizdnął palcem w skałę i rozharatał sobie palec, no nie? Też wam pokażę, żeby nie było. Druga noga. Tu Krzyś ma paluszek walnięty. To było takie mocniej rozcięte, teraz już się złączyło. Ale to było takie fest rozcięte. Słuchajcie, płyniemy na trzeci przystanek. Poszliśmy do morza. Marta zrobiła się zazdrosna. Ja się zrobiłam zazdrosna, że to tylko Krzysia spotykają takie rzeczy. Tam była już absurdalna ilość śmieci w wodzie, co jest dla mnie, wiecie co, raz, że przerażające, a dwa, po prostu smutne. To jest okropnie smutne, bo te ryby tam żyją, wszystko, to sami sobie robimy takie rzeczy. To jest taki, wiecie, pociachany plastik, jakieś ścinki z czegoś, ale to nie jest w tym wszystkim najgorsze. Ostatnio Krzyś mi czytał, że jakaś dziewczyna nabiła się, ona utonęła czy nie? Nie. Nie, wyciągnęli ją. Nie mogła wyjść, bo zahaczyła nogą o haczyk rybacki i nie była w stanie wyjść z morza. Z jeziora. A mnie spotkało to w morzu. Pływałam z Mikołajem, dobrze, że mi. Byliśmy w butach, bo tutaj w Turcji trzeba mieć buty do pływania. Pływałam, coś mi się zahaczyło o buta. Myślę, może jakiś kawałek sznurka czy coś, no bo tutaj pływało tego tyle, że szok, no nie? No pływam, to się w ogóle nie odhacza, patrzę, no to nie może być sznurek, bo myślałam, że to puści. Dotykam się ręką, patrzę, a to haczyki. Dobrze, że dotknęłam w odpowiedni sposób i się nie zaczepiłam. Słuchajcie, wyszłam z morza, tutaj możecie widzieć, jak to wyglądało. Wyszłam z morza i to taki poszustny haczyk zaczepił mi się w buta w kilka miejsc. Tu już widzicie, jak go, mniej więcej chcę wam pokazać, jak to wyglądało zaczepione. Natomiast się nieźle upociłam, żeby go wyciągnąć z tego buta. Właściwie buty z Decathlona za dwie dychy uratowały mi dzisiaj nogę. Bo te haczyki były pordzewiałe, stare. Trzeba pewnie byłoby jechać na jakieś pogotowie, jeżeli chodzi o ten zastrzyk przeciwko tężcowi, nie? I nie wiem, coś się musi po prostu zmienić, bo za parę lat
zginiemy w tym plastiku. By the way, paradoksalnie zginiemy w tym plastiku. I ja zawsze mówię, że robię zajebistą robotę tutaj, bo pokazuję ludziom, ja kupię jedną rzecz, a zobaczy to 20, 30, 100 tysięcy osób i jej nie kupią. Także strasznie się cieszę, że robię taką, a nie inną robotę, bo widzę, że to jest dobre po prostu. No. A tak jeszcze wracając, wychodziliśmy z morza i po prostu zbierałam śmieci po ludziach, no nie? To, co mi się zmieściło w ręce, wiadomo. Ktoś zostawił całe opakowanie po okularach i widać, że to było świeżo, co rozpakowane i dupnięte po prostu na plaży. No powiedzcie mi, jakim trzeba być człowiekiem, żeby takie rzeczy robić? To się w pale nie mieści, no nie? Te haczyki zabrałam, żeby jakieś dziecko sobie nie wbiło, dzięki Bogu nie trafiło na Mikołaja, tylko na mnie, ale żeby ktoś po prostu nie przeszedł w gołych stopach po tym, po tych kamieniach i sobie czegoś tam nie wbił. No po prostu absurd, jakieś nakrętki z butelek. Także to nie jest złe, że nam przyczepili te nakrętki do tych butelek, bo one się po prostu gubiły. A tak? Nie odrywajcie tego, tylko zostawcie to, bo możecie zapomnieć o tej butelce, gdzieś ją zgubić. No to niech to będzie razem po prostu jedno z drugim. No nie wiem, po prostu mój apel, sprzątajcie po sobie i sprzątajcie po tych debilach, które nie sprzątają po sobie. Bo tylko tak możemy po prostu się uratować w tym wszystkim. Natomiast sama Turcja jest pięknie, no nie? Jest przecudownie. I jeżeli chodzi o sam hotel, bo w sumie to jeszcze nie mówiliśmy, nie gadałam, rewelacja. Jedzenie tak pyszne, że to się w pale nie mieści. Ja nawet nie wiedziałam, że Turcy tak dobrze gotują, bo my znaliśmy tylko kebaba na dobrą sprawę, a by the way kebab jest świetny, ale jest tutaj tyle różnych potraw i wszystkie smaczne. I najlepsze, wczoraj byliśmy na spotkaniu właśnie z rezydentem i on mówi, żeby na początku delikatnie sobie jeść i tak dalej te nasze, te ich potrawy, bo oni bardzo mocno doprawiają, mogą być problemy żołądkowe, bo my nie jesteśmy nauczeni. Spokojnie, jak macie nasze książki, to Turcja wam nie straszna, bo my dajemy tyle przypraw, że dając tyle przypraw, ile my dajemy w naszych przepisach w książkach kucharskich, to możecie spokojnie jechać do Turcji i żadna sraka was nie chwyci. Nic, nic. Zupełnie. Bo może być przyzwyczajeni i będziecie znać dobry smak, a nie takie posypane delikatnie jakąś przyprawką i nie. To ma być doprawione. U nas jest zawsze pysznie doprawione i tutaj też naprawdę przepysznie doprawiają. W ogóle cały ten all inclusive, drinki, które są dostępne. W ogóle popatrzcie, jakie mamy, no tutaj akurat nie ma, o, Krzyśma, bo ja nie mam, ale mojito. Mojito to jest drink w ogóle tego wyjazdu, nie? No, dużo ich wypiliśmy. Dużo wypiliśmy. No, pyszne są te mojito tutaj. Naprawdę. Nie ma dużo alkoholu w tym. Nie ma dużo, nie, no bo to jest taki, wiecie, bardziej koktajl niż drink, no bo wiadomo, że to tak ten, ale naprawdę jest przepychota. Ludzie tutaj, ja nawet nie wiedziałam, że Turcy są takim, no przynajmniej w naszym otoczeniu, takim uśmiechniętym narodem, no nie? Wszystkich, którzy spotkaliśmy, byli przesympatyczni, tacy naprawdę zupełnie czegoś innego się spodziewałam tutaj przyjeżdżając, tak na dobrą sprawę. Naczytaliśmy, że nie wolno publicznie się na przykład pocałować i tak dalej. Kurwa, ja się cały czas całuję, ja nie mogę od niego oderwać rąk, no popatrzcie na niego, nie pokażę wam, bo to mój widok jest. I wszystkich tutaj, którzy chodzą też po tej plaży, ale nie wasz. No. Tak, śmiesznie. Nie będę wam pokazywała gołego Krzysia, możecie go zobaczyć prawdopodobnie na Instagramie na zdjęciu, ale nie tutaj. Nie, no nie ma koszulki. No, także super, jeżeli o to chodzi, to świetnie i bawimy się rewelacyjnie tutaj na ośrodku, w tym hotelu jest naprawdę mega co robić i dla dzieciaków też jest świetna opcja, bo są animatorki, te animatorki są przemiłe, przesympatyczne, z taką energią, że to się w pale nie mieści, że naprawdę aż miło patrzeć, jakie mają podejście i cały czas są jakieś zabawy, siatkówka, jakieś bingo było, wczoraj był teatr jakiś taki, wiesz, ja nie wiem jak to... Z tymi osobami, które tutaj są, no nie? Tak, że angażują, no bo na dobrą sprawę, kurczę, to będziemy pamiętać, takie sytuacje będą pamiętać wszyscy, którzy byli z tą osobą, która wzięła w tym udział. Ja potem tak żałowałam, że nie poszłam, tylko Mikołaj nam zasnął, no i u nas jesteśmy trochę ograniczeni, jeżeli o to chodzi, ale strasznie żałowałam i no mega to jest, naprawdę jest mega. Rzutki były, tak. Oprócz tego tańce dla dzieci, animacje dla dzieci, jakieś tam jest w ogóle taki pokój z klockami, gdzieś tam bajki lecą, jeżeli już by trzeba było. No po prostu wszystkiego pełno, co byście sobie nie zamarzyli, to właściwie tutaj jest. I jak dla mnie ciężko będzie nam przebić ten pułap,
to ten luksus, który tutaj mamy, bo też mamy przepiękny pokój z widokiem na morze, z widokiem na basen. On jest ogromny, Mikołaj go uwielbia, no nie? Ma swoje łóżko, przewygodne, śpi się tu świetnie. No i dobra, gadam 8 minut, to już wam wszystko streściłam, bo właściwie większość odcinka będzie tutaj z balkonu. Lecimy bawić się dalej i zabieramy was ze sobą, tak po części, bo pokazujemy tylko taką małą cząstkę, bo to przecież nasze wakacje. Natomiast jeżeli mieliście styczność z Turcją, to też napiszcie w komentarzu, i jakie miasta, państwa, miasta w tych państwach również polecacie na wakacje, że warto jechać w takich, na przykład teraz czasie. No, bo to będzie fajne. To będzie na czasie, teraz na czasie. Bo tutaj, jeżeli chodzi o temperaturę, to dla nas jest idealna. Po prostu jest perfekcyjna. No nie? Nie przekracza 30 stopni. Jest dalej ciepło, ludzie schodzą z pieczeni, więc mega opala. No my też jesteśmy tacy muśnięci, ale ja cały czas wiecie, na kremach, bo ja się opalać za bardzo nie mogę. Natomiast super, temperatura jest idealna. Gdybyśmy pojechali wcześniej, to byłoby ciężko, a teraz jest perfekto. Czekamy na kolację, bo wszyscy głodni po tym wszystkim, chociaż tam dostaliśmy w ogóle lunch w tym all inclusive, więc też super na łodzi. Był obiad, były jakieś przekąski, była herbata z ciastkiem, więc też mega fajnie. A teraz jest aktualnie jedna godzina chyba, gdzie jest wszystko. Kiedy nie ma jedzenia, ale są lody i drinki. Tak, są lody, są drinki, ale powiem wam, że tu jest tylko tyle jedzenia. Dwie godziny właściwie. Tak, no 2 godziny w dniu. Jak byliśmy w Albanii, to były takie wyznaczone, że jak już rzucili jakieś ciasto, gdzie zawsze codziennie było to samo, to już ludzie po prostu byli tak głodni, no myśmy chodzili gdzieś tam na miasto i tak dalej, ale no człowiek był spragniony. Obudził się nasz myszek, a tutaj jest cały czas all inclusive, dosłownie. O, dostaliśmy jeszcze z niej. A pokażemy wam w ogóle, gdzie? Ja mam tu sterence od olejku. A, tu. Mamy takie zdjęcie, to już pamiątkę mamy załatwioną z Turcji, więc jest czat, Mikołaj ma super minę, to właśnie robił pan na statku, robił nam też zdjęcia telefonem, więc no, nie sposób było nie kupić czegoś od niego, bo też nam nacykał tyle zdjęć moim iPhone'em, że szok. Krzysiek dał swój telefon, no nie? A ja wyciągnęłam swój, a on odłożył Krzycha telefon, mówi nie ten, nie ten, no nie? I iPhone'a. No jednak, kurczę, ten telefon mój robi o wiele, wiele lepsze zdjęcia i Turcy też to wiedzą. Także od razu mieliśmy zdjęcia tu i tu zrobione, więc mega sztos, mega, mega czat. No super. Powiem wam, że super. Naprawdę mega wypoczywamy. Kiedyś Drina? A, no chętnie. Ale jakiś nowy może. Jest tam inna wersja mojito, widzicie. Strawberry. Truskawkowa. Co? Gdzie chcesz się bawić? W klasu zabaw, tak? Dobrze, już tam pójdziemy, tylko mama sobie zabawę. Pokażemy sobie coś do picia. Chodź. Będą zjeżdżać. Będziesz zjeżdżać? Autkami? Tak. Okej, okay, pokażesz mi? Tak. Dobrze. Będą padać, muszę się je łapać. Dobra, to ja będę je łapać, okej. Okay. Idziemy za tatą? Tak. To chodźmy za tatą. You'll do what you need. I'll sing me a song. We'll meet when we meet. Touch base and walk on. I'm kinda choked up right now. Really feel you can hear.